Siema, ja jestem Faga, a dzisiaj powracam z 5. sezonem serwera Januszowice. Lecz ten sezon nie będzie taki jak wszystkie poprzednie, ponieważ ten sezon będzie najtrudniejszym ze wszystkich poprzednich edycji. Nowe bossy, elitarne moby na różnych poziomach, temperatura, pory roku, a także realistyczny cykl dnia. To właśnie z tym wszystkim będziemy musieli się zmierzyć. Mój główny sojusz założony miałem z Demem oraz Boczkiem. Tak więc na starcie ruszyliśmy ze spawna razem w stronę Cave'a, ponieważ bez zbroi jesteś praktycznie martwy ze względu na niską temperaturę. Zorientowałem się, iż trzymanie pochodni w drugiej ręce znacznie pomaga i podwyższa naszą temperaturę ciała. A jak ja będę trzymał pochodnię w drugiej ręce, mi będzie się play? O, dobra! Jedna chyba 16 minus. 300 IQ, 300 IQ. Tak więc razem z Boczkiem udaliśmy się dalej w jaskinie, wydobywając spore ilości żelaza, złota oraz diamentów. Trafiliśmy także na fragment biomu Deep Dark, przy którym musieliśmy naprawdę być bardzo ostrożni. Surowców mieliśmy już naprawdę sporo, jednakże nasz największy problem tkwił w tym, czego najbardziej się obawialiśmy przed startem, czyli w braku jedzenia. Dlatego też razem z Boczkiem założyliśmy tymczasową bazę, która była oddalona nieco od spawna w celu zrobienia tam jakiejkolwiek farmy. W międzyczasie dołączył do nas również Demo, któremu przez ten czas udało się zdobyć całą diamentową zbroję. Przy okazji zauważyliśmy pewną rzecz związaną z temperaturą. Będziemy musieli chyba czekać po prostu, chuj. Chyba, że podzielę się to zrobi to farmę, może to wtedy będzie lepiej działało. Wiem dlaczego. Tak, jesteś geniuszem. Jest zima, stary, tak, nie? Tak, dlatego trzeba pod ziemią pewnie. Dokładnie. Dobra, zbierzcie to wszystko. Dokładnie tak. Niska temperatura panująca na zewnątrz uniemożliwiała nam robienie farmy. Tak też całą farmę musieliśmy przenieść pod ziemię. A ja chwilę później udałem się na zewnątrz zobaczyć, co jest dookoła nas. Udało nam się znaleźć wioskę, a w niej coś, co uratowało nas wszystkich przed głodem. Były to ziemniaki oraz tak borówek. Co prawda niestety niedługo potem zginąłem, ale jakimś cudem udało mi się dostać z powrotem do swoich itemków. Dzięki czemu mogę w końcu wrócić do bazy i wzbogacić naszą farmę o ziemniaki oraz borówki. Jak się okazało, farma borówek, którą zrobiłem, była strzałem w dziesiątkę. W bardzo krótkim czasie zyskałem z niej aż kilka staków. Dzięki czemu nie musieliśmy już bać się o brak jedzenia. Korzystając także z wiedzy o tym, jak wszyscy mają kłopot z jedzeniem, postanowiliśmy pójść na pewien układ z Clemsonem, który brzmiał następująco. Ja pomagam mu zobaczyć problem z jedzeniem, dawając mu 2 staki borówek, natomiast on w zamian na kolejny dzień musi zdobyć dla nas stak piasku oraz stak mączki kostnej. Po tym wszystkim wraz z Demem zaznaczyliśmy teren będący bliżej spawnu. Był to teren, w którym nasza Trójca Święta ma zamiar się osiedlić i wybudować. A jak nam to wyjdzie, tego dowiecie się już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, bye.